Witam serdecznie, Maciej Niemczyk, jest z nami dzisiaj Krzysztof Świątek, kapitan drużyny Hutnika Kraków. Czy Krzysiek? Witam. Powiedz mi, czy jako kapitan drużyny czujesz się zobligowany do wprowadzania nowych zawodników w zespół? Czy dostałeś takie zadanie od trenera, czy to jest własna twoja inicjatywa? Znaczy, myślę, że to tak jakby samo przez się wynika, że jako kapitan muszę zadbać bardzo o atmosferę, o wprowadzenie nowych zawodników. Zresztą, jak wiemy, no, u nas nigdy nie ma z tym problemu, zawsze gdzieś nowi zawodnicy dosyć szybko się komponują, chodzi tylko bardziej o rzeczy takie taktyczne, o sposób gry, o to, jak chcemy grać i żeby oni po prostu gdzieś treningowo się przystosowali do tego, bo jeżeli chodzi o atmosferę, no to jest jak najbardziej ona na wysokim poziomie i myślę, że z tym nie ma problemu. Czy twoim zdaniem nowi gracze są w stanie załatać dziury, które powstały po odejściu poprzednich zawodników? Myślę, że jak najbardziej tak. Tak naprawdę dużo zawodników nie podchodziło, którzy powiedzmy gdzieś tam grali w pierwszym składzie, tak? No odszedł Seba, no nie chcę tam, bo bym kogoś może pominął, ale myślę, że jak najbardziej są w stanie gdzieś rywalizować, zwiększyć rywalizację i żeby wszystko było pozytywne. Powiedz mi, jak do tej pory oceniasz współpracę z trenerem Szymonem Szydełko? Oprócz tego, że zmienił się skład, również nastały zmiany w sztabie szkoleniowym. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No, z mojej perspektywy współpraca wygląda bardzo dobrze. Rozumiemy, wiemy, co trener od nas oczekuje. My staramy się to realizować. I zresztą tamta runda pokazała, że przyniosło to efekty w postaci wyniku. No właśnie, wasza postawa w drugiej części sezonu pokazała, że tak naprawdę z każdym przeciwnikiem możecie powalczyć o 3 punkty. Czy kluczem w nowym sezonie będzie tak naprawdę podtrzymanie tej dobrej dyspozycji z drugiej części sezonu? No, myślę, że kluczem na pewno będzie tak jakby systematyczny, tak jakby podejście do meczu, czyli na przykład z meczu na mecz chcemy zdobywać 3 punkty, nie chcemy sobie jakichś, nie wiem, odgórnych celów stawiać, tylko chcemy w każdym meczu wychodzić i grać o 3 punkty. A później zobaczyć, co się z tego urodzi. Jeżeli chodzi już o sam przebieg dzisiejszego meczu z Polonią Bytą, jesteś zadowolony z tego spotkania? Myślę, że były różne fragmenty. Były momenty, w których gdzieś my kontrolowaliśmy grę, ale były też momenty, w którym nam ten mecz gdzieś uciekał spod kontroli i Polonia przejmowała inicjatywę. Mhm. Był to ostatni mecz kontrolny. Bilans spotkań mamy 2 przegrane, 1 remis oraz 1 zwycięstwo. Czy uważasz, że już jesteście gotowi do pierwszego meczu sezonu? Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy gotowi. Mamy kilka rzeczy jeszcze, wiadomo, do poprawy, ale no, tak naprawdę w trakcie sezonu też zawsze się koryguje pewne rzeczy, które gdzieś umykają, uciekają, ale jesteśmy gotowi, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i jedziemy po 3 punkty do Wrocławia. W takim razie życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.